Rozpoczynamy pierwszy tydzień rozważań adwentowych i pierwszym z nich jest właśnie świeca nadziei. Jak wiemy, cały rok liturgiczny jest podzielony na kilka okresów i jednym z takich okresów jest adwent. Właśnie czas, w który wchodzimy właśnie w tym momencie. Jest to trochę inny czas niż pozostałe, ponieważ w momencie zapalenia pierwszej świecy adwentowej rozpoczynamy czas radosnego oczekiwania narodzin Pana Jezusa. Jak wiemy, każda niedziela Adwentu rozpala kolejną świecę, bo im więcej światła w ciemności, tym więcej możemy dostrzec. Na samym początku dostrzegamy nadzieję, czyli oczekujemy tego, którego pragniemy. W dzisiejszym czasie uczy nas on żyć z nadzieją na lepsze jutro. Jeżeli jest w twoim życiu coś, co cię może trapi, męczy, nie możesz sobie z czymś poradzić albo czujesz się odrzucony, to pamiętaj, że nadzieja zawsze rozświetla w tobie to, co piękne i wartościowe. Nie wolno nam się załamywać, ale mamy nabrać siły, by powstać i iść dalej. Gdybyśmy nie mieli nadziei, to nasze życie przepełnione byłoby frustracją. A kto ci w tym pomaga? Ta, która jest szczególną patronką czasu adwentowego. Ta, która bierze cię za rękę i podprowadza do samego Pana Jezusa. Kim ona jest? Matką Pana Jezusa. Maryja. Ta, która uwierzyła i w radości nosi pod swoim sercem naszego Pana, którego już niedługo wyda nam Go na świat. Ona ociera nasze łzy smutku. Po co? Po to, by każdy z nas odznaczał się pogodą ducha i pełnią nadziei. Pamiętaj, harcerz zawsze jest pogodny. Wyłania się z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska Maryja. Co wyłania się z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska Maryja. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
świeci niby zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Błogosławiona, która uwierzyła Panu, błogosławiona,